Siemanko, jestem Lucek, to jest The Crew, ze mną jest Sebastian oraz Adrian z... No, siemanko, siemanko. Adrian jest z kanału Życie na Sportowo, pewnie znacie, bo też nagrywa z gier wyścigowych, lubi gry wyścigowe. Tak. I teraz mi pomogą właśnie wykonać jedno zadanie tutaj, kurde, wynikające z kariery. Mają... Adrian, masz Gallardo, tak? Tak, szpanduję. Sebastian ma LaFerrari, tak? Zgadza się. Sorry. Chyba tutaj jest to wyzwanie. Nie, z drugiej strony, fajnie. No i pojedziemy sobie wyzwanie w trybie kooperacji, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jeszcze dopiero pierwszy raz gram tak w ten sposób właśnie z kimś. W kooperacji w ogóle taką sobie, że gram. I zobaczymy jak to nam pójdzie właściwie. Bo są ogólnie spore problemy teraz z zapraszaniem się, dołączaniem, prawda? Mieliśmy też spore problemy teraz, borykaliśmy się z tym godzinę. No ale zobaczymy jak to będzie. No miejmy nadzieję, oby było dobrze, bo czasem nam coś zacina. Ale no. Damy radę. No nie. Mam nadzieję, że to nie będzie uciekanie. Nie, to chyba wyścig. Nie, to git. No to jest ciekawa opcja, bo wszystko jedno, kto z nas wygra i tak w sumie misja będzie zaliczona. Aha. Także plus. Chyba w sumie nawet każdy z nas walczy o własne punkty, własny medal i tego typu rzeczy. Zresztą nie jestem pewny. Tu będziemy po offroadzie jeździć, bo widzę, że mamy wersję offroadowe. Ja jestem z tyłu za wami. Dobra, nara, ja jestem pierwszy. Pięknie. Fajnie rzuca tego raptora twojego, Sebastian. Mojego też strasznie rzuca, bardzo dobrze, tego nie widać, bo wstyd. Tam się trochę narozwalałem. Ciekawie się tu jeździ na skrzyni manualnej, chociaż jest to nieraz kłopotliwe, jak mamy włączony ten taki telefon, bo wtedy nie możemy zmieniać biegów. Przynajmniej ja mam ustawione zmiany biegów na właśnie gałce prawej na padzie. No a tą gałką się obsługuje właśnie ten telefon, który tam mamy tą mobilnego tunera albo zmianę pojazdu. O, ale wy macie kuksiarskie wozy, kurde, ja nie mogę was dogonić. Ale to jest... Znaczy trudne, nie jest może trudne, ja go chyba 3 czy 4 razy powtarzałem, bo tak przy końcu mnie rozwalało. Ale co? O matko jedyna. Bo tam były takie dosyć ciasne mosty i się nie wyrobiłem w tych mostach. A to cwaniak jeden. Jak skrócił. Ja mówię ogólnie o tym, że macie szybkie samochody i nie mogę was dogonić, tak, a nie, prawda. Że boty są szybkie, no. Sebastian, widzę, się ze mną nie patyczkuje nic a nic. No i bardzo dobrze. Goni was jeden bot. Ja go próbuję wyprzedzić. O, i może się uda. W ogóle dziwnie tak widzieć Mini Coopera offroadowego. Co? No, ta gra jest pod tym względem unikalna. Jak to wygram, nie będę spał w nocy. Wow! Czemu nie będziesz spał w nocy? Tak ciężko jest? Z podniecenia. Wygrałem nie z botami. Bo tam wiesz, z botami wygrać. No z botami, a ja przegrywam. Z krwi i kości. A zobacz, a ja przegrywam. Dobra, nie będę spał. Nie no, ale to dlatego, bo ja też startowałem chyba. Czy tam byłem na drugim. Nie, mi coś było ciężko teraz, nie poszło mi ogólnie. Dobra, i mówiliśmy sobie, że będziemy jedną taką misję zrobimy w kooperacji. I wygrał Adrian. Pięknie. No i nawet złoto zdobyłem, chociaż szkoda, że nie platynę. Słabo, słabo. Ale niedużo brakowało. Pięknie. Wracamy do swobodnej. Dobra, to co proponujesz teraz? Właśnie tak się zastanawiałem, albo zrobić te takie długie misje. Z tym, że one trwają bardzo długo. Znaczy nie, wiesz co? Zależnie od misji. Praktala 15-minutowego w tym, wiesz, bez zniszczeń. Możemy po prostu go przejechać, to nie jest wyścig nawet. Chociaż możemy się sami ze sobą ścigać, tak? Chłopaki, ja idę na ten, w góry, podriftować trochę w czasie, kiedy będzie szukało tego meczu. Dobra, żeby się nie nudzić. Tam się znajdziemy zaraz. Już się teleportuję.
Czekam, to ja zmienię jakiś samochód do driftu. Wezmę to Galardo, bo ono świetnie się spisywało jak na razie. Tak? No to czekam na was, podriftujemy razem. Ciekawe właśnie, czy nam znajdzie. Na razie znalazło trzech. Mam nadzieję, że coś będzie zaraz z tego. Na pewno nam jakieś wilki znajdzie, bo tego jest mnóstwo tych gości, więc... Czekaj, bo wcześniej żeśmy troszkę... A to troszkę... bez znaczenia, byle by kogoś znalazło, no nie? No elegancko, teraz cię widzę. To widać, jak to driftuje teraz. Poczekaj chwilkę, teraz zmienię sobie tylko na moje usta, o kurde, na ustawienia skrzynię ręczną i... Kurde, na manualnej jeździsz? Cholera, jasne. No nie, jeśli chodzi o drift to tak, ale tak to wygodniej jest mi na automatycznej. Kurde, dobra, zmienimy sobie. A weź, też. jedź pierwszy. Dobra. O nie, policja, Boże, boję się. Dobra, ja... Jedziesz tam, nie przejmuj się, oni nam nic nie zrobią. Pięknie. Oj, pojechaliśmy w drugą stronę. A dobra, to się najbliżej wrócimy. Tutaj uwaga, tu jest wąsko. O, wylecę! Toż ty w życiu. Hamuję. A dobra. Spoko, jedź. No nie, coś nie wychodzi ten drift. Ja pierdzielę. Bo jesteś na wizji, to jest magia kamery. Tak. A to już nie ma za bardzo. Po prostu musiała muzykę zmienić. No w złą stronę pojechaliśmy. Tutaj są te zakręty mniej ostre. A mam takie pytanko, to tutaj można zmienić sobie, znaczy dodać własne piosenki? Chyba nie. Podobnie się jest w jakiś sposób. Bo miało coś takiego jakiś folder jak w GTA-sa? Nie no, chyba coś miało być właśnie takiego, że można było tworzyć swoje radio, ale dokładnie. Jak dokładnie to miało działać, to nie pamiętam. Znaczy nie pamiętam, nie było opisane. Dobra, wiecie co panowie, może spróbujmy jednak zrobić ten. No. Po prostu wiesz, prywatne TVP, bo nie wiem czy się doczekamy na kogoś. Okej. Jak ktoś tam z was to założy. Dawaj, Sebastian, ty chyba jesteś królem, tak? Czy nie, ty Adrian jesteś królem. Ja? No to dawaj, to ty musisz tworzyć ten. No dobra. PVP. No, to w sumie dobrze się składa, ty masz na to ochotę, więc... Zrobię... ochotę, na coś dynamicznego. No to dobra, no zróbmy tak. Graj. Prywatne. Ooo, przesterowałem, cholera. Ale to czekaj. Może anulujcie to, co nam się teraz wyszukuje. Ja próbuję, ale nie mogę. To chyba musi szef anulować. No ja anulowałem już. Ja też anulowałem. Ja anuluję, ale mi się cały czas nowy pojawia, okej. Okay. Mam coś, akceptuj. Dobra, nie wiem co ja zrobiłem. Zaprosiłeś. W publicznych sesjach, to jest publiczna sesja. A dobra, jeden wszyscy na wszystkich, to może by też tak być. Ale czekajcie, nic się nie pokazało. No właśnie, jeszcze raz spróbuję, bo coś tu jest nie tak. Sorry, że ja jestem królem tego zbiegowiska. Spoko, możesz komuś innemu przydzielić ten obowiązek. Jeszcze raz. Prywatny, każdy na każdego, no i dobra. Akceptuję. No i jest niby. No i co, i znowu zniknęło. A spróbuj jedną z początkowych tras. Chodzi ci PVP, takie było pierwsze, tak? To ja właśnie wziąłem na Chicago, nie? Aha. Czekaj, jak tam dać wam to... A, czekaj, spokojnie, za miesiąc będzie wszystko grało. Także... Mam nadzieję, teraz się udało. Elegancko, ten kto chce kupić The Crew i nastawia się na granie tylko i wyłącznie online, można powiedzieć, może niech jeszcze troszeczkę poczeka, ale ja też jestem dobrej myśli, że będzie okej wszystko. No ja też. Kurde, skąd wy macie... Aha, za te punkty. No tak. Się. A co my mamy? Jaką chcecie trasę? Vipera. A to jest prywatny, czy ten, czy publiczny? Jakąś uliczną możesz dać. Aha, no to będziemy sami jeździć. No to, nie wiem, obojętnie. Ja i tak przegram, bo... Tago. Ale jajca, myślałem, że to ja wybrałem tego mini, bo mam identyczny ten, malowanie z taksi. Przestraszyłem, że to, co tu się stało?
Dobra, biorę swojego Dodge. O nie, tylko nie to. A dobra, może być już trudno. Ten jest wolny, niestety. Wyczynowy jest szybszy, ale chyba nie można wziąć go tutaj. Nie, to dobra, jakoś to będzie. Ludzku, zainwestuj sobie w te punkty, wiesz, za te niebieskie punkty, za te, jak to się nazywa? Te punkty premii, coś takiego, te perki, żebyś sobie kupił. A, to, no to tak, to jednak kupię sobie. Nie opłaca się samochodu kupywać za te punkty. Ja niestety Alfę kupiłem za to, ale no trochę mi zostało na szczęście. Dopiero na forum przeczytałem w Ubisoftu, że... O, fajnie, mam manualną skrzynię. Ekstra! Kolizję wyłączyłem. Spoko. Ale i tak jest w miarę płynnie teraz, więc chyba nie będzie problemu. To ludzku, zmień sobie skrzynię, ja zwolnię i Sebastian też. Nie! Jedźcie normalnie, no kuźwa, nie róbcie jaj sobie, przecież sprawdzę. Ej, no chłopaki, macie mnie trochę doganiać, bo ja się staram. Spoko. Także, żeby nie było, że o, Adrian wygrał, bo ci się nie starali. Nie, no normalnie będziemy jechać. Nie, dobrze, znaczy... dobrze. Coś ty zrobił. Tak mnie wziąłeś, dobrze, z tamtej strony. Och, trafik. Dobrze. Ale dobrze, że tutaj trzeba zwalniać na takich zakrętach, a nie kurna, no 250 tak, bo... na godzinę i wchodzisz. No, trzeba zwolnić, bo niestety cię wywali. No i w trafika się możesz wbić, to jest masakra. No. W becie, pamiętam jak grałem w betę, to trafiki były niemożliwe, po prostu tam była taka misja, którą powtarzałem wielokrotnie, bo gdzieś tam musiałem się przywalić. Tak wiem, to tego gościa trzeba było przewieźć. Tak, dokładnie. I tu na samym końcu była makabra jakaś, było tak dużo tych aut ulicznych, że to szok. Nie no, ja po becie to miałem masakrę, po prostu w żadną inną grę wyścigową mi się nie chciał grać. Zainstalowałem sobie test Driver Unlimited, żeby tam troszeczkę się wczuć. Trochę pograłem, nagle wchodzę jednego dnia i save mi wywaliło. Zapomniałem, że trzeba, wiesz, zapisywać sobie. Ojej. Wiesz, co jest najlepsze? W Driverze... chodzi ci o San Francisco? Unlimited 2. A, kurde, pomyliłem się gry. Tak, właśnie o tą grę mi chodzi, bo ja tam kupiłem sobie DLC, gdzie były motory i te inne rzeczy i to się okazuje, że to się nie zapisuje jakoś na serwerach czy gdzieś, tylko ci zapisuje w save'ie. Dokładnie. Więc w zasadzie możesz sobie za darmo edytować save, a ja wydałem na to $6, no nie? Teraz jest właśnie coś takiego, że jak to ściągasz, to praktycznie nie wiem, masz to od razu to wszystko. Tak. No ja tak miałem. Co jest... I ja tego save'a już nie mam z test drivera. I gdybym chciał jeszcze raz sobie pograć, to bym musiał znowu kupić, tak? Legalnie. O no. Żeby mieć te DLC. Bez sens po prostu. Ja tam nie lubię na przykład save'ów od kogoś ściągać, bo oni zazwyczaj mają 100% gry. Ja wolę sam zdobywać tam większość rzeczy. To... Jezu, gdzie ja jestem? Gdzie jadę? O matko, ja jakoś inaczej pojechałem. A nie, dobrze, można było też tak pojechać. To była nieźle, alternatywa. Nieźle, no. O kurde, tam... Ja pierdzielę, to co ty masz pod tą maską, Sebastian? Jakiś cheater. No, bez kitu. Kurde, tu most. Lucek, po wyścigu reportuj go. Okej. Okay. A to się da? Nie da się. O, ale rzuca mnie tym dodżem. O rany, o rany. O Boże. Masakra. Ja pierdzielę, ale żeśmy wyhamowali. Ledwo, ledwo. Ile tu tych 20 tych checkpointów jest? Ale już prawie końcówka. Okej. Kurde. Po tym wyścigu można wziąć tego, offroadowy. Nie wiem, powiem wam szczerze, że mi offroady super podchodzą. No mi też. Fajnie się tam jeździ, nie przejmujesz się niczym. Normalnie sobie driftujesz każdy zakręt. Mówię, Sebastian ma tam jakieś haki, jakieś programy włączył, bo coś wszystko mnie dogania. Dokładnie. Ale i tak poziom auta albo mi się wydaje, albo za dużo i tak tutaj nie robi. Nie, tak? Szczerze, ja grałem, pamiętam, z gościami, co mieli wymaksowane na wyścigowym, ja miałem 700.
No i wygrywałem z nimi. Ja miałem okazję 3 razy PvP grać. 3 razy mi weszło. No, mi z wami było teraz ciężko wygrać, szczerze powiem. Ciężko było mi was na prostej nawet dogonić. Mimo, że tam dobrze biegi zmieniałem. Ale teraz sobie zmień już na, wiesz, automatyczną. No, nie wiem, czy to się da teraz w tym... w PvP, jak będę w poczekalni, zaraz nie, zobaczę. W poczekalni się nie da. Niestety. No to w wyścigu na szybko będziemy startować, bo to tak nie fajnie, to co to za rywalizacja. Okej. Okay. Tam lubię. No. Nie mogę, to, nie mogę. Offroadowy jakiś, no. Tak, tak, tak. Młyński rajd, ja tego nie jechałem, więc biorę. Nie będę brał więc... wymaksowanego samochodu, tylko biorę. Wezmę sobie. A ja niestety wziąłem. Ja też już miałem. Dobra, tam. Wezmę sobie tego hotroda. Jaki hotrod, kurde. Śmieszny. Otwierasz w tym hotrodzie, masz wymienne zderzaki, w których są dziury po kulach. Wiesz. No. I możesz mieć też, zajebista, wiesz, sprawa. Przodu czaszkę krowy z rogami możesz sobie walić. Taki, wiesz, typowy wiejski wóz. No. Dobra, to dobre, ja nie startuję i czekam, aż zmienisz sobie ten, wiesz. Okej. Okay. Fuck. No niestety. Dobra. Sobie czekam. Fajnie to wygląda. Kurde. Dobra, opcje. To mówisz start. Opcje, automatyczne. Znaczy tu się nazywa to wszystkie. Nie automatyczne, tylko skrzynia wszystkie. Toczy się z góry. 3, 2, 1, start. Dzięki. Nie ma lipy. I zobaczymy, czy was podgonię. Dobra, wziąłem słuchawki samochód i faktycznie tutaj widzę ten raptor. No wyrwał strasznie. Wiesz, Stefanie, ale mnie zakręciło. O nie. Byłem pierwszy, teraz będę ostatni. Jezu, to co za auto. No nie mów, że poziom nic nie daje. Zobacz, ty masz ponad 1000, a ja mam 200 i jak mnie odstawiasz na prostej pod tą górkę? Przecież zostawiłeś mnie jak jakiegoś, nie wiem, dziada. Kurna, nie będzie lekko tym autem. Ja nim w ogóle nie jeździłem, jakoś się dziwnie prowadzi, ale dobra. Próbuję was tam dogonić. Okej. Okay. Kurna, ale go obraca. Się fajnie, fajnie się bokiem lata na tych offroadowych. Opa. O, jak fajnie. Opsa, tylko mój Dodge strasznie źle reaguje na lądowanie. Jest mega niestabilny wtedy. O matko. Spoko, jedź, chyba. Potrosę palę. Ja koło zmieniam. Jezu. No tutaj jest... ta hopa jest nad drogą, fajnie. Tragiczny samochód wybrałem, ale... O, jakoś przynajmniej jestem za wami. Nie masz takiej wielkiej różnicy już. O kurde. Zobaczymy teraz. O kurde. What the fuck? Oj, przesterowałem. Ekstra. Temu jak płomienie, kurde, ze wszystkich rur. Te rury też można zmienić na całkiem inne. To jest fajne, że te potrody, które znajdziesz, mają bardzo dużo części do wymiany. O, ciekawe. Nie zrobili ich tak trochę po łebkach, że praktycznie nic nie dali, bo hotrod to hotrod, tylko naprawdę, możesz się pozmieniać pod swoją stylówę. To mi się podoba. No to fajnie. Nie, ja tu nitruję, po to jest to nitro, żeby korzystać. No i bardzo dobrze. Ale właśnie, jest, jak to się nazywa, równe szanse, bo nie ma nitra mocniejszego i słabszego. No jak w Wordzie, co? W perkach można przedstawić. No można, ale nie, no, ale to możesz przedstawić sobie, że będziesz miał chyba dłuższe nitro i da ci do przyspieszenia, tak? Coś takiego. Coś takiego. No. Ale nie ma tego na sztywno przypisanego do każdego samochodu, czy coś w tym rodzaju. No nie, ale większość osób to kupi, bo to się opłaca kupić. O kurde, mać. Kurde. A, panowie, gracie na 60 czy na 30 klatkach? No, oczywiście 60. Wiecie, głupie pytanie. No ja gram też na 60, chociaż jak nagrywam, to ustawiam na 30, bo i tak mam 30 później. No. I tak... Ale kurde, to było dobre. Ja teraz nagrywam właśnie w 60, bo tak zawsze nagrywałem The Crew w 30, bo i tak ta gra jest na tyle dynamiczna w 30 FPS-ach, że
ładnie wygląda. No a teraz zobaczymy, jak będzie wyglądała właśnie na YouTubie w 60 FPS-ach. Mam nadzieję, że ładnie. Na pewno dużo bardziej dynamicznie. Wow, to mi się udał ten drift. Też widzę, rucek już jest za mną się. No bo wy mi dajecie pory. Wow. Nie zwolniło trochę. Ale nie, to jest strasznie równy wyścig teraz. No nie wiem. Nie, Sebastian na pewno daje nam fory, bo jeszcze pali teraz. Bez żartu. To naprawdę pali? No, nadal palę. Matko, what the fuck? No to wstyd trochę. Ja muszę to wygrać w takim razie. Albo być przynajmniej, nie wiem. Ostatnie okrążenie, to wiesz, teraz ostatnia prosta będzie. Więc ciężko. O kurna, będę ostatni. O meta, fucking no shit. Nie mam nitra, także nic już nie zrobię. Tak, oczywiście daj nam wygrać, tak, tak. Nie, no nie. No i dobra. Dobra, moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o The Crew na dzisiaj z Adrianem i Sebastianem. Bardzo wam, chłopaki, dziękuję za wspólną rozgrywkę i... Pożegnacie się, czy nie? No nie, ja również bardzo dziękuję za zaproszenie tak w ogóle, także dzięki. Również dzięki. Link do kanału Adriana będziecie mieli w opisie i do następnego razu, pa pa.